Ciao, Bentrovati. Witajcie ponownie. Pogoda zrobiła nam się kompletnie niewłoska. Mamy śnieg za oknem, no ale nam to wcale nie przeszkadza. Dzisiaj porozmawiamy o jedzeniu. Znowu. W jednym z ostatnich odcinków pojawił się komentarz. W którym zostałam poproszona o kilka dodatkowych wskazówek, jeśli chodzi o włoską wymowę, a właściwie jeśli chodzi o prawidłową wymowę dość popularnych również w Polsce włoskich dań. Dzisiaj więc porozmawiamy o jedzeniu, ale troszeczkę od innej strony. Powiem Wam, w jaki sposób wymawiać włoskie potrawy, włoskie nazwy dań. Jeśli uczycie się języka włoskiego, to zapewne zainteresowani jesteście również kulturą włoską, no i włoskim jedzeniem oczywiście. Włoskie jedzenie w Polsce jest bardzo popularne, bardzo, bardzo popularne. Powiedziałabym nawet, że momentami ma się wrażenie, że bardziej popularne od kuchni polskiej. Jest chyba więcej w Polsce włoskich knajp niż polskich. Jednym z najbardziej popularnych dań włoskich w Polsce są nioki. Jeżeli chadzacie do włoskich knajp w Polsce albo mieliście okazję być we włoskiej restauracji, to z pewnością już tych klusek spróbowaliście. Co to są nioki? Nioki to po prostu kluski z ziemniaków. Mają takie małe zagłębienia. Które nie są zresztą przypadkowe, dlatego że ich celem jest utrzymanie sosu, którym nioki zazwyczaj się polewa, albo parmezanu, którym nioki się posypuje. W jaki sposób zrobić te wgłębienia? Są na to dwa sposoby. Możecie kupić sobie przyrząd, który nazywa się riganiokki. Riganiok riganiokki to taka paletka z wgłębieniami. Służy do tego, żeby po prostu taką kluchę jeszcze nie do końca zrobioną przetoczyć, i właśnie w ten sposób robią się na tych kluskach zagłębienia. Jeżeli riganiokki nie posiadacie, możecie to zrobić oczywiście również widelcem. Wystarczy kluskę sunąć w dół wzdłuż zębów widelca. Jak wymawiamy nioki? Wyraz ten zapisujemy przez g ja o tym połączeniu już Wam kiedyś opowiadałam, czytamy to jak NI, mięciutko. CCH natomiast czytamy jak K. NIOKI to prawidłowa wymowa. Nie mówicie więc LNIOKI, nie mówicie GNIOKI, nie mówicie NIOCI. Pamiętajcie, NIOKI, ewentualnie LINIOKI, jeśli chcecie użyć tam rodzajnika określonego. Włosi mają podobno ponad 300 rodzajów makaronów. To jest niesamowite, naprawdę, jak można, ale rzeczywiście, kiedy pójdziecie do sklepu we Włoszech czy do jakiegoś supermarketu, możecie zauważyć, że jest tam naprawdę ogromny wybór. Spaghetti to nie tylko spaghetti. Spaghetti we Włoszech wybiera się według numerków, dlatego że są różne grubości spaghetti. Ale nie o spaghetti. Chciałam Wam tak naprawdę opowiedzieć tylko o tagliatelle, czyli o innym włoskim makaronie, właściwie jednym z najbardziej popularnych makaronów w Polsce. Tagliatelle to są takie długie, kluski, płaskie. Jak czytamy ten wyraz, zwróćcie uwagę, że w wyrazie tym pojawia się połączenie GLI. O tym połączeniu również kiedyś mówiłam w odcinku o wymowie. Ono jest dosyć trudne, dlatego że połączenia GLI nie czytamy jak li polskie, tylko troszeczkę inaczej. Ten język nam się troszeczkę inaczej musi ułożyć. On właściwie dosyć płasko rozkłada się na górnym podniebieniu. Pamiętajcie o tym, żeby wymawiając li powietrze nie uciekało. Bokami. Mówimy tagliatelle, a nie tagitelle, tagitelle, czy inne różne. Nie wiem dlaczego, ale naprawdę znaczna część Polaków wymawia nazwę tego sera jak parmeziano. Nie wiem o co chodzi. Może o to, że po polsku mówi się parmezan, my więc tam mamy samogłoskę e. Może właśnie dlatego Polacy mówią parmigiano. Ale uwaga, dlatego że po włosku ser ten nazywa się parmigiano. Tam nie ma e, tam jest i. Najbardziej znanym serem jest oczywiście parmigiano reggiano, ale bardzo podobnym do niego jest grana padano, Ewentualnie pecorino. Pecorino jest serem owczym, więc smakuje już odrobinkę inaczej, ale jeżeli macie okazję, gdzieś zobaczycie, na przykład w jakimś supermarkecie, to polecam, kupcie, spróbujcie, przekonajcie się, jaka jest różnica między Grana Padano, Pecorino a Parmigiano Reggiano. Co najczęściej włoskiego jadamy w Polsce? Oczywiście pizzę. I w pizzy zazwyczaj błędów nie robimy. Ale robimy już w pizzerii. E, nie lubię, naprawdę nie cierpię, kiedy ludzie mówią pizzeria. E, nie wiem skąd to się wzięło, nie chcę wiedzieć. Pamiętajcie, że kiedy będziecie we Włoszech, mówicie pizzeria. Tam jest takie przedłużenie tego i pizzeria. W Polsce oczywiście nie mówimy pizzeria, wystarczy, że powiemy pizzeria. Ale błagam, nie pizzernia. We Włoszech pizzaiolo, to taki zawód włoski, nazywa się tak osobę, która wytwarza pizzę, która robi pizzę. Ten rzeczownik tłumaczy się różnie na język polski, niektórzy mówią piekarz, niektórzy mówią pizzerman itd. itd. Nie mniej chodzi o osobę, która po prostu pizzę robi, która pizzę wytwarza. To jest bardzo ceniony we Włoszech zawód. My również w Polsce mamy swoich pizzajolów? Na szczęście. Jaka jest różnica między cioccolato a ciokolata? Czy oba te rzeczowniki oznaczają czekoladę? Tak, właściwie tak, ale inną czekoladę. Czekolado to po prostu czekolada, taka tabliczka czekolady, czekolada do zjedzenia. Natomiast czekolada to czekolada pitna, czekolada do picia. Ja polecam czekoladę na gorąco, najlepiej z jakimś alkoholem, z odrobinką alkoholu, jeżeli jesteście przemarznięci. Ja miałam we Włoszech ulubiony bar, w którym podawano czekoladę. Właśnie na gorąco z odrobinką alkoholu była przepyszna, naprawdę mogłabym ją pić codziennie. A jaka jest różnica między la pasta a il pasto? Czy to jest to samo? Nie jest to samo, to są dwa różne rzeczowniki. La pasta to makaron, il pasto to posiłek. Pamiętajcie o tym, że są pewne zasady. Kiedy gotuje się makaron we Włoszech? Po pierwsze, pamiętajcie o tym, to jest chyba najważniejsze, żeby wybrać duży, duży, szeroki, wysoki garnek. Tak naprawdę makaron we Włoszech gotuje się w bardzo dużej ilości wody. To więc musi być dosyć, naprawdę duży garnek. Zachowujecie proporcje 1, 10, 100, czyli 1 litr wody, 10 g soli, 100 g Makaronu. Makaron gotujecie oczywiście al dente. Nie rozgotowujemy makaronu. Gotujemy go na dosyć półsurowo właściwie. Al dente. Mozzarella. Mozzarella to włoski ser. Ser krowi, a właściwie ser bawoli tak naprawdę. Dlatego, że we Włoszech jada się mozzarella, która nazywa się mozzarella di Bufala. Czyli z mleka bawolego właśnie. Najlepsza mozzarella, muszę powiedzieć, jest zdecydowanie w Kampanii. W Kampanii, czyli w stolicy mozzarelli. Kiedy będziecie akurat na wakacjach w tym regionie, polecam zajrzeć do jakiegoś małego sklepiku, nie do supermarketu, do małego sklepiku, w którym sprzedaje się mozzarellę na wagę. Ona naprawdę jest najlepsza. O innych rzeczownikach, innych nazw potraw mówiłam już w pierwszym odcinku włoskim zwyczajem, więc nie będę tego wszystkiego powtarzać, ale przypominam krótko, że mówimy prosciutto, prosciutto crudo albo prosciutto cotto, czyli szynka surowa, szynka gotowana. Mówimy fungi, czyli grzyby, nie fungi oraz bruschetta, a nie bruschetta. We Włoszech, kiedy wchodzicie do restauracji, powinniście poczekać na kelnera. To kelner zaprowadza was do stolika. On wskazuje wam stolik. Możecie mu oczywiście powiedzieć, że wolicie usiąść tu czy tam, ale powinniście na niego poczekać. Do spożywanego posiłku pijecie oczywiście wino. Tańszą wersją wina butelkowego jest wino di Casa, czyli wino domowe. Możecie wybrać wino. In albo in czyli w karawce albo po prostu w kieliszku. Nikt tak naprawdę nie pija wina w kieliszku, wszyscy biorą zawsze karawkę. Kiedy nie chcecie przepłacać, wybierzcie trattorie. Trattoria to właściwie to samo co ristorante. To też restauracja, ale taka tańsza, bardziej domowa. Atmosfera w niej jest troszeczkę bardziej luźna. Po spożytym posiłku zamawiacie oczywiście espresso. Włosi espresso pijają nawet wieczorem. Po kolacji ja potem nie mogę spać, więc nie pijam espresso, ale we Włoszech to norma. Nawet jeśli posiłek kończycie spożywać o 23.00. E tu to per oggi. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie lajkować i subskrybować. Ciao, ciao!